Dzień dobry, witajcie. Przychodzę do Was z takim nietypowym wstępem. Mianowicie czytałam wszystkie komentarze oczywiście pod postem konkursowym. No i za chwilę grudzień, bo teraz jak trzymam kamerę, to mamy dopiero 24 listopada. I chciałabym Wam powiedzieć, że a propos tego vlogmasu, no wy to teraz oglądacie z 1 grudnia, więc te vlogi mam nadzieję, że pojawią się jakoś częściej, że będą częściej filmy. Natomiast chciałabym Wam przypomnieć, że zarówno ja i Andrzej, tak samo jak Wy wszyscy pewnie, którzy to oglądacie, normalnie pracujemy codziennie. Od godziny 7 do godziny 15, czasem dłużej. W zasadzie ta końcówka roku zawodowo zarówno dla mnie, jak i dla Andrzeja spodziewam się, że będzie trochę ciężka. Wiecie, wszystkie firmy myślę, że to przeżywają. Domykanie budżetów, wykorzystywanie budżetów, domykanie roku. Różne dziwne rzeczy się dzieją i tej pracy jest bardzo dużo. Ja się oczywiście postaram, żeby te filmy w grudniu były częściej, bo do tej pory zawsze publikowałam je tylko w środę i w niedzielę o godzinie 19. Postaram się, no właśnie, tą godzinę 19 zachować, bo odpowiada mi ta godzina publikacji, ale trochę zwiększyć częstotliwość. Natomiast nie jestem w stanie Wam obiecać, że tych filmów będzie bardzo dużo, no bo właśnie, no... Jakby ja rozumiem, że oglądając vlogi, wiecie, Karoliny stylizację, czy Andziax, która nazywana jest królową vlogmasów, mamy takie przyzwyczajenia, bo sama to oglądam, że czekamy, aż ktoś na tych filmach będzie tworzył taki bardzo magiczny, świąteczny klimat. I ja też to uwielbiam, ale nie mam całego dnia na to, żeby tworzyć cudowną, świąteczną atmosferę pod film i w tym wszystkim będzie się musiało toczyć gdzieś takie moje zwykłe, prozaiczne życie. Więc mam nadzieję, że weźmiecie to pod uwagę. Tych filmów będzie więcej, nie wszystkie będą stricte takie bardzo świąteczne. Część w dalszym ciągu pewnie będzie związana z naszym mieszkaniem i z naszym remontem. No, postaram się spełnić Wasze oczekiwania. Tylko, no właśnie, bądźcie dla mnie wyrozumiali. To tak tytułem wstępu, a teraz przenieśmy się w inne miejsce i zobaczmy, jakie świąteczne szpargały przygotowały dla nas różne sklepy. Dzień dobry, jest trochę ciemno, no ale zima. Witam się w nowym dla mnie miejscu, nie widać tego napisu, ale tu jest Park Glinianka, tak się to nazywa? Park Glinianka. I słuchajcie, tu jest bardzo dużo ciekawych sklepów, więc idziemy sprawdzać ozdoby świąteczne. Tam z daleka widać bieda choinki, nie będę pokazywać im z bliska, ich z bliska, bo się wystraszycie. Ej, to jest fajne. Ogólnie powiem Wam, zaraz poszukamy jeszcze, widzę, o, po drugiej stronie coś się kryje, ale jak byłam wtedy na Śląsku, to wydawało mi się, że był dużo większy wybór tych rzeczy świątecznych, jeżeli chodzi o pakowanie. Ale dobra, tutaj mamy jakieś pudełki. Czy ja znajdę ten papier? O, w ogóle strasznie lubię takie podkładki filcowe na święta. Uwielbiam taki klimat. Ekstra są takie podkubeczki, tylko nie wiem, czy tutaj je znajdę. Ale ja tu szukam papieru świątecznego. Taka była duża rolka w Outka Andrzej. On był czerwony, w motyw z Out. W ogóle, o, jakie urocze pudełeczka. W ogóle uwielbiam pakowanie prezentów w pudełka, bo to jest bardzo proste i jednocześnie od razu bardzo ładnie wygląda. Oj, kubeczki. Twoja pierwsza nagroda za YouTube, proszę. O, dziękuję. Jej. Papierowe talerzyki świąteczne, w sumie spoko, jak się robi takie spotkanie ze znajomymi i się nie chce sprzątać czy coś. Andrzeju, ty w ogóle nie patrzysz na stronę świąteczną, pewnie gapisz się na piniaty. No. I jest ten hel do balonów. Andrzej, czy ty jesteś pierwszy raz w stadium? No. Okej, rozumiem ekscytację. Dobra, obczajemy dalej świąteczne rzeczy. Mamy kubeczki, kieliszki. Ej, te kubeczki nawet całkiem ładne. Podobają mi się. Ile kosztują? Widzicie gdzieś? 10 zł. Spoczko. I takie mini szklaneczki. Pierdolamento. Takie rzeczy absolutnie uwielbiam. Lampioniki wszelkiej maści. I dekoracje takie z drewna. Miałabym mega problem, żeby wybrać motyw na święta.
Ojejku, ile tu tego jest. Taśmy. I może tu gdzieś Andrzej będzie ten papier. Masz misję, musisz się rozglądać. Szukaj, Andrzej. Tu nie ma aut. Papierów w autka. O, jaka ładna torebeczka. Bardzo ładna, bez kitu. Urocze są te rzeczy. O, tutaj zobaczcie, takie choinki. Mikołaj. Masa torebek, trylion, ale powiem wam, że bardzo dużo ładnych. A jak z cynami? Na przykład, o, ja lubię takie, jak widzicie, proste rzeczy. Ile kosztuje taka torebka? Gdzie tu jest pyleny? 10 zł. Spoko. No. I tutaj, o, zobaczcie, ile pierdółek uroczych. Jak uwielbiam takie rzeczy. Jakie to jest cute. To jest taki badziew, ale uroczy. O, to jest bardzo ładne, takie już bardziej gustowne. Złote. Te choinki też mega spoko. Skrzaty. W ogóle ładnie to jest posegregowane. Ojej, kukule. O, to też jest ekstra. Tam plastikowe to nie. Nie, nasza kula jest ładniejsza, ale na pewno była dużo droższa. To kosztuje 35 zł. Więc mega tanio. O, domki. Tutaj pozdrowienia dla Doroty, mojej koleżanki, która uwielbia takie rzeczy. Kolejne pierdółki. Tutaj powiedziałabym, że już są takie bardziej rzeczy do DIY i właśnie tak jak macie dzieci i chcecie je zająć też czymś takim świątecznym, to wydaje mi się, że tutaj można byłoby kupić do tego fajne bajery. Bardzo ładne są te pojemniczki. A ja dalej szukam papieru, słuchajcie. I przykro mi, bo go nie widzę. Nie, tu są takie klasyczne autyki, to nie jest. No ale zobaczyłam to i myślałam, że może będzie też w autkach. Musimy znaleźć, słuchajcie, papier w autkach. Nie ma to tamto, musimy. On był taki gigantyczny. I Andrzeju, co mamy? Super papier, patrzcie. Mamy naszą zdobycz. Taki uroczy złomek. Poczekaj, bo łapię twoje oczka. Złomek. I gdzie jest zigzag? Gdzieś tu był, o. Tu jest taki. Czaderski. I tu są jeszcze wianki. I takie inne gadżety. Ale to już koniec, jeżeli chodzi o rzeczy Stadiego. Idziemy do kasy i lecimy dalej. Andrzej, w jakim sklepie jesteśmy? Jesteśmy w Kiku. Tak, słuchajcie. I tutaj ta wystawka jest dużo skromniejsza. Bo poza tym, że na końcu sklepu widzę wianki, to tak naprawdę widzę ozdoby tylko tutaj. Ale w ogóle jak dużo jest ozdób w takim pudrowym różu. No chyba to taki modny sklep. Chyba tak, właśnie, bo widzę, że w tym roku dużo jest takich pastelowych kolorów, pojedyncze bombeczki. Czy jest tu coś takiego, co nas zainteresuje? O, bardzo ładne szkatułki. Bardzo ładne pudełki. O, w ogóle jak bajerancko otwierane. Tak na boczki. Ojku, sorry, nie pokazuję wam. Tak na boczki, z gwiazdą betlejemską. Bardzo ładne pudełeczko. Ej, ten bałwan też ekstra. Sztos. Mega fajne pudełki. Tutaj chyba jakieś naklejki, tak? I torebeczki. Taki zestaw do robienia własnych kalendarzy adwentowych. Tak, no. Ej, ten LED też uroczy. No, LED ładny. No. Chodźmy zobaczyć te wieńce może. Zobaczyłam to z daleka i myślałam, że będą tu świąteczne wieńce, ale dałam się oszukać. To są fejki. Fejki, jak się wie, co to jest fejka z Lidy i Fei, nie? Fejka to są te sztuczne roślinki. O, to ja nie widziałam. No. Dobra, to w takim razie wychodzi na to, że nic więcej tu nie ma, jeżeli chodzi o kika i rzeczy świąteczne. Także lecimy do tego sklepu, który jest obok i nie mam zielonego pojęcia, jak się nazywa. Home coś tam, no. Figurki Mikołajów, ale z dołu nie bardzo widać, jakie mają buźki. Ale musisz powiedzieć, że jesteśmy w Homelandii. Tak, jesteśmy w Homelandii, zmieniliśmy sklep. Tutaj są jakieś takie pierdółki, łańcuszki. Tutaj macie taśmy do pakowania. Czy znajdziemy coś, co nas zainteresuje? O, w ogóle uwielbiam takie te na tych nóżkach, takich te misie. Sami mamy takie dwa, mamy bałwanki, prawda, Andrzejku? Jeden to Kasia, drugi to Andrzej. Opowiemy taki o tym Andrzej na vlogmasie. Dobrze, dobrze. Tutaj są ozdoby, ale te ozdoby są takie, no, plasticzane. Więc jak to mocnięcie, to się wydają takie, powiedziałabym, tandetne z teczka. O, ale tutaj mamy jakieś wieńce. Może trochę kiczowate. Ale nie są w sumie złe.
łańcuchy. Aha, i to chyba w sumie koniec. Mamy pudełka do pakowania. Tutaj są ewidentnie świąteczne torby. Ale pudełka są już w takim luźnym stylu. Zobaczmy, czy mamy tu coś jeszcze. W ogóle pachnie tu zupką chińską. Też to zauważyłem. Nie, tutaj były rzeczy Andrzej bardziej takie do szycia i plastyczne. Chyba już nic więcej tu nie będzie, oho. Póki co powiedziałabym, że z tego co widzieliśmy, to Homelandia tak mocno średnio wypada. Takie tandetnawe były te rzeczy. O, panie z Tediego już pakują wystawkę. W sumie te sklepy są czynne do 20, więc rozumiem, że nikt nie chce siedzieć po godzinach, więc chowa się takie rzeczy wcześniej. Idziemy teraz w stronę Pepco, bo w Dilizie to chyba bardziej takie rzeczy jedzeniowe. Słodycze. Słodycze. O, możemy iść po tę czekoladę. Jaką czekoladę? Tą strzelającą. No te pomarańczowe takie. Tak, więc idziemy, zmierzamy w tamtą stronę. Mamy tam właśnie Dilza i mamy tam Pepco. Bo tu są też grzybki. Ciekawe, czy też czynne do 20 i ciekawe, czy jest pizzka na kawałki. Andrzeju, zobaczymy? Zobaczymy. Robimy przystanek na poszukiwania pizzki. Weszłam do Sinseya, bo rzuciło mi się, że są tu rzeczy świąteczne i zobaczcie, jaki to jest w ogóle cute. Ale sztos. Normalnie jakbym miała dom, sobie bym sobie coś takiego powiesiła. I jaki uroczy ten samochodzik. Ile to kosztuje? Sprawdźmy, ile to kosztuje. 29, no 3 dyszki. A to 26 zł. Tutaj takie fajne, patrzcie, zapach do domu, który ma patyczek z gingerbread z pierniczkiem. Ten wianek chyba dużo ładniejszy niż ten w sklepie obok, ale w ogóle jakie ekstra są te skrzynki. Andrzeju, sygnalizujesz mi... Wiesz ty co? Urocze są te, nie wiem co, te reniferki? Chyba tak, ekstra kubeczki. W ogóle, ojejku, zobaczcie, jakie urocze. Ile to kosztuje? A tam jest jeszcze bałwanek, ale brudne te bułeczki. Ale nie czepiam się, żeby nie było. 16 zł. A ta duża... Tak, wiecie, staram się delikatnie odłożyć, żeby nie popsuć. A ta duża 20. Kozacki zestaw. Obtłuczona jest niestety. Ale bardzo ładne. Połączenie. Tutaj widzę dziadki do orzechów. I bardzo fajne na przechowywanie choineczki. Ej, super! Widzę też sweterki. Dobra, może ubrania też zobaczymy. Tutaj piękny sweterek biało-czerwony. Tutaj takie Mikołaje. Ciastki, bardzo fajne czapki. Koszulki z Grinchem. O, jaka urocza koszula. Jakie są to rzeczy. Są też skarpetki Grincha. Ojej, jeżeli ja to zawsze coś nabroję. Ekstra. Bardzo fajne rzeczy. No ale dobra. Idziemy dalej. Zobaczcie, co Andrzej wypatrzył. Fajne, nie? No. Mega spoko. O, kolejne skarpetki z Grinchem. Ale Andrzeju, wychodzimy. Idziemy dalej. O, to takie... Ciekawowa. No, taki cozy właśnie. Jeszcze tutaj jest świąteczna myszka Miki. Też bardzo ładna. Ale idziemy dalej, Andrzeju, idziemy dalej. Andrzej coś się tutaj rozproszył. Ale to jest najfajniejsze ogólnie. No, to prawda. Póki co Sinsei wygrał. O, tego wam chyba jeszcze nie pokazałam. Ekstra dresiwo takie świąteczne. Sztos. Ale teraz już naprawdę wychodzimy. Przyszliśmy do Pepco i od razu na wejściu atakują nas przepiękne dziecięce ubranka świąteczne. No to jest, słuchajcie, taka słodycz, no zobaczcie. I to kosztuje tylko 25 zł, a ten obok ile kosztuje? Oczekajcie, 40 ziko, to jest taka chyba sukieneczka. Takie urocze błodziaki, o Jezu, powiem wam naprawdę, że jeżeli chodzi o ubranka dziecięce, to strasznie lubię Pepco, bo oni mają te rzeczy bardzo tanie, a bardzo ładne, a wiadomo, że dzieciaki wyrastają szybko z takich rzeczy, więc nie ma co się spinać i kupować nie wiadomo czego, prawda, Andrzeju? No, fajne są, ten ze Stitcha mi się też podoba. Oho, Andrzeju, mieliśmy patrzeć na świąteczne rzeczy. Ale to jest fajne, podoba mi się. Andrzej się rozproszył, znowu. No bo są rzeczy, nie ja, tylko Andrzej. No bo są takie rzeczy, które są
badziewne i kiczowate i są takie, które się podobają. No tak, no to prawda. Jak byliśmy właśnie w tym Kiku, w Tedim i w tym coś tam Home, to te rzeczy były takie kiczowate, w Sinseju były już bardzo fajne i tutaj też zaczyna się bardzo dobrze. Także zobaczymy, jak będzie dalej. A też fajna. Ekstra kapciuchy. Albo coś. Że pasowałyby nam do kanapy. No. Bo mają taki kolor jak kanapa, a mają choinki, ale ekstra. Ja to kosztuje? 40 zł. To jest trochę dużo chyba. No, jak na pepko. Chociaż no, rzeczy świąteczne. Ten Mikołaj obok też ekstra. Tutaj obok kocyki. Skarpetki świąteczne. Ile to tego jest? Aż nie wiem, na co patrzeć. Zobaczcie, jakie ładne kubeczki. Mi się spodobał ten, ale Andrzej mówi, że nie jest fanem. Ile kosztuje? Nie widzę złotówek. Ja nawet pokocham kocham, ślepa jestem. 12 zł, o, dobra. Talerze. Tutaj takie śmieszne skrzaty. O, ale bardzo ładne filiżanki, Andrzejku, zobacz. Fajne pojemniczki na słodycze. O, ten jest ekstra. Z takim złotym jelonkiem. Piękny. Ile kosztuje? 30 zł. Mamy wianeczki. I takie gałązki. Kolejne dziadki. Dziadki widzę wszędzie. 20 zł. Słuchajcie, takiego dziadka można samemu pomalować. Świąteczne dodatki do kuchni. No to na pewno też popatrzę, ale jak już będziemy mieli meble. Teraz jeszcze się nie rozglądam. I tutaj nie ma nic świątecznego, więc wracam. Bardzo ładne poszewki na poduszki. Słuchajcie, tylko 15 zł. Więc tak, o. Mega świąteczny klimat. To też mi się podoba, taka sweterkowa, piękna. O, w ogóle jakaś miła z tyłu. To też ma miły materiał, ale jest taki sztywnawy trochę. To są chyba zapachy, co? 25 zł. Uroczy bałwanek. W ogóle, słuchajcie, to są mega rzeczy, jak macie jakieś mikołajki w pracy i potrzebujecie coś takiego kupić. Tutaj też sweterki, chciałam powiedzieć. Kocyki. Kocyki za 40 zł. Bardzo ładne. Zresztą nasz kocyk też jest chyba z pepko. Kolejne piękne pojemniki. Ale zobaczcie, jakie kozackie foremki. 15 zł. Tutaj jest Mikołaj, a tu choineczka. Tak identyczne mam w domu z zeszłego roku. Tutaj też takie do stemplowania ciasteczek. Piękne są te gadżety. A to co to jest? Wine marker set. Czyli co, na kieliszki, żeby ci się nie myliło. Ale ekstra. Boże, jaki to jest w ogóle śliczny. Tylko ten Mikołaj taki jakąś żółtaczkę ma. Ale piękne są te detale. Szklaneczki. Bardzo ładne. Na pewno nie do zmywarki. Sądzę, żeby to odpadło. Znaczy zryło się. Ale piękne. O, jaka ładna karafka, Andrzej. Czemu Christmas Collection? Ale ładne. Nie wiem. Może dlatego, że tak się układa, wiesz. Szydełko? No nie wiem, ale piękne. Kolejny raj kubeczków. Andrzej nie pozwoli mi żadnego kupić, bo mam ich bardzo dużo. O, a tutaj jest w zestawie ze skitkami. Mega spoko. Ile taki zestaw kosztuje? 25 zł. No mega, właśnie widzicie? Mega niezobowiązujący prezent, jak wylosujecie kogoś na mikołajki w robocie. Sztos. Tutaj nie świątecznie, ale ruletka. Ale te szklanki są przepiękne. Andrzej, kupmy takie szklanki. Dobra, nie kupuję na razie tych szklanek. Andrzej mi nie pozwala, bo nie mamy kuchni. Ale one kosztują 20 zł i jeżeli tu będą, to ja po nie przyjadę. Chociaż dwie będę miała, tak dla nas, wiecie, dla naszej dwójki. No piękne są. Tutaj piękne pudełka. Bardzo ładne. Szkoda, że wtedy był tak mały wybór, bo wcześniej jak byłam właśnie w tym na Śląsku, to też było bardzo dużo takich printów świątecznych. Teraz było ich mało, a to wygląda ekstra. Andrzeju, co ty za paluch w kadrze?
Hogwart. No. No i co w związku z tym? No my jesteśmy Kasia fanami. Aha, i zamierzasz to kupić? Nie kupisz mi szklanki, ale kupisz brzydką bluzę. No nie, tylko pomyślałem, że będą jakieś inne jeszcze. Ale to pewnie jakaś końcówka serii, nie? Wracamy w sensie do rzeczy świątecznych. Dziadek do orzechów wjeżdża mocno w polskie domy. Są creepy strasznie. No to prawda, to jest trochę dziwna ozdoba. O, zobacz, makaroniki. Bułki makaroniki. Jak ktoś jest fanem makaronsów i robi takie tematyczne rzeczy, to bardzo spoko. Te zestawy są bardzo fajne. Tutaj macie świeczki i do tego zapach taki świąteczny. Ile to kosztuje? Gdzie jest pyliny? Boże, jestem ślepa. 30 ziko. Bardzo spoko. Tutaj domki, mini kule. No a tutaj to już wszędzie. Po prostu bombeczki. Tego wam nie będę pokazywać, bo bombki jak bombki. Zobaczcie, jakie skrzaty w Divizie po 35 zł. Tutaj mamy też jakieś ozdoby, woreczki takie jakby jutowe. Sztuczny śnieg, rzeczy do pakowania. O, pudełki. To zawsze na propsie. Bardzo spoko. O, jakie ładne na szampana te... Jak to się nazywa? Szampanówki? Szampanetki? Kieliszki do szampana. Bardzo ładny domek. 35 zł. Tutaj gadżety takie, nie wiem, czy to dla ludzi, czy dla piesków. Nie no, żartuję. Raczej dla ludzi. Chociaż dla piesków takie rzeczy też widziałam. O, mega spoko. Dla dzieci takie kreatywne rzeczy, kolorowanki. Kubeczki. Ładna ta gwiazdeczka. Ale ogólnie nie ma tu za dużo rzeczy. A po co tu przyszliśmy? Po słodyczki. No i chipsy też wziąłam. Te pomarańki są świetne. No. Ekstra jest ta, co wygląda jak pomarańcza, ale akurat tej klasycznej nie ma. No,